okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Walka mózgów. Dziś audycja typu Archeo, w której słowami świadków zdarzeń opowiem Ci o szpiegostwie w czasach I wojny światowej. W ostatniej audycji m.in. przytoczyłem fragmenty pracy kapitana wywiadu angielskiego Ferdynanda Tauiego pod tytułem Tajemnice szpiegostwa podczas wojny światowej 1914-18. I okazało się, że chcielibyście jeszcze. Wobec tego będzie również praca kapitana Tauiego, ale zacytuję także dwie inne przedwojenne książki wydane w języku polskim. Służba śledcza, podręcznik dla użytku Policji Państwowej z 1923 roku oraz Służba wywiadowcza, podręcznik dla prowadzących kontrwywiad i śledztwo w sprawach szpiegowskich podług tajnego podręcznika byłego austriacko-węgierskiego sztabu generalnego wydany w 1921 roku. Jak już powiedziałem, w dzisiejszej audycji będzie o szpiegostwie i kontrwywiadzie podczas Wielkiej Wojny, stąd Wojna Mózgów pasuje idealnie do tego odcinka podcastu. Opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, iż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich czy dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych, mam na myśli dziennikarstwo pod przykryciem. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza specjalny mój autorski portal szkoleniowy w tym właśnie zakresie, a właściwie to zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię, a także piszę. Ostatnio zaś napisałem wraz z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem specjalistyczną monografię zatytułowaną Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Wydawnictwo Diffin wydało ją w formie papierowej, choć z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie wyklucza ono publikacji tej książki w formie e-booka w drugiej połowie tego roku. Sprawa nie jest 100% pewna, gdyż wszystko zależy od popularności tego opracowania. Jeśli chodzi o mnie, to uwielbiam papierowe książki, ale po prostu nie mam już na nie miejsca i z tego powodu od kilku już lat korzystam przede wszystkim z e-booków. Dlatego też byłbym niezmiernie szczęśliwy, gdyby nasza monografia została wydana również w formie cyfrowej. A pisząc ją, przyjęliśmy założenie, że ma to być rodzaj sylabusa, takiego konspektu czy też vademecum, w którym nacisk położymy na praktyczne rozwiązania poszczególnych zagadnień dotyczących przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu w biznesie. Tylko i wyłącznie tej kwestii. Z informacji, które do mnie docierają, opracowanie to stało się już bardzo popularne wśród osób z tak zwanej branży, a przedsprzedaż rozpoczęła się dopiero 2 tygodnie temu, przed świętami bożonarodzeniowymi. Ponadto bardzo chciałbym Ci przypomnieć, abyś zaglądał bezpośrednio na szpiegul.pl Intelligence Blog, gdyż jest to centralne miejsce całej mojej aktywności i tak zwanego kontentu, czyli zawartości treści. Gdzie znajdziesz wszystkie nowości, a i tak zwanych staroci, to tam nie brakuje. Choć w ich przypadku to będą one aktualne jeszcze nie tyle przez lata, co przez wieki. Dlatego, aby niczego nie przegapić, zasubskrybuj newsletter i zupełnie przy okazji odbierz darmowego e-booka mojego autorstwa pod tytułem Tajna kanwa o kanwie wywiadu agenturalnego autorstwa Aleksandra Iwanowicza Kuka, w którym przeczytasz o metodach pracy wywiadu Armii Czerwonej w latach 20. XX wieku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! W okresie międzywojennym, czyli w latach 1918-39, stawiano na edukowanie społeczeństwa w kwestii działań szpiegowskich przeciwko państwu polskiemu. Przykładem tego jest choćby wydanie książki kapitana Tauiego. Również funkcjonariusze Policji Państwowej przechodzili kursy dotyczące wykrywania i ścigania przestępstwa szpiegostwa. Co prawda, były okresy, gdy zajmowały się tym jedynie wyspecjalizowane komórki policyjne zwane defensywą polityczną,
ale i były takie, gdy praca na tym kierunku była, jak to wówczas mawiano, uśledczana. Oznacza to, iż obowiązek ten rozciągano na wszystkich bez wyjątku policjantów. O samej defensywie politycznej, i to nie tylko o jej wyjątkowo zmiennych losach organizacyjnych, ale i, a może przede wszystkim, o jej metodach pracy, opowiem dość szczegółowo w którejś z przyszłych audycji podcastu OSS Okiem Służby Specjalnych. Już teraz na niego cię zapraszam. Zdziwisz się, jak bardzo będzie ci przypominała znaną ci już całkiem nieźle ochrankę, lub jeśli wolisz ochranę, czyli carską policję polityczną. Cóż, ludzie nie wzięli się znikąd i żyli w znanych sobie czasach. To i skąd mieli czerpać wzory? Wróćmy jednak do przestępstwa szpiegostwa. W podręczniku policyjnym z 1923 roku pod tytułem Służba śledcza, który był jednocześnie kursem, do zaliczenia którego zobowiązany był każdy policjant, na 115 stronach wyłożono podstawy całej policyjnej roboty. I to wszystko było do wykucia niemal na blachę, czyli na pamięć. Strony od 110 do 115 poświęcone są tylko przestępstwu szpiegostwa. I cóż tam znajdujemy? Cytuję. Szpiegostwo dzielimy na dowiadywanie się o stosunkach, dowiadywanie się o przedmiotach w obu wypadkach odnośnie do wojskowej obrony państwa, dowiadywanie się o ruchach armii postawionej na stopie wojennej, podczas pokoju wywiadywanie się o przedmiotach odnoszących się do siły zbrojnej państwa albo do wojskowej obrony tegoż, a nie przed się branych i wykonywanych publicznie przez państwo w tym celu, aby podać do wiadomości obcemu mocarstwu. W końcu porozumiewanie się z nieprzyjacielem i inne działania na szkodę armii polskiej lub wojsk z nią sprzymierzonych. W przypadku pierwszym szpieg dowiaduje się o stosunkach i urządzeniach wewnętrznych w armii, jak o wyszkoleniu, uzbrojeniu, umundurowaniu, wyekwipowaniu i zaprowiantowaniu żołnierza, składzie i sile poszczególnych oddziałów i jednostek bojowych, urządzeniach technicznych, dalej o stanie czynnym w czasie pokoju i na wypadek wojny, o ilości i jakości furgonów, gdzie i jak nastąpi ich użycie, słowem o urządzeniach wewnętrznych armii w czasie pokoju i przygotowaniach mobilizacyjnych. W wypadku drugim szpieg dowiaduje się o ilości i urządzeniu fortec w czasie pokoju, o rozmieszczeniu poszczególnych fortów, ilości wojska, nagromadzonych dział, zapasów broni, amunicji, żywności, wyposażeniu technicznym na wypadek wojny, dowiaduje się o trwałości i dalekonośności dział, sile wybuchowej pocisków, o składach i wyrobie broni i amunicji, jednym słowem bada przedsięwzięcia i prace prowadzone w czasie pokoju, zmierzające do wydoskonalenia i zaopatrzenia w środki i narzędzia techniczne do obrony na wypadek wojny. W wypadku trzecim szpieg dowiaduje się o planach sporządzonych już w czasie pokoju, a dotyczących początkowego ugrupowania i ruchów armii, tak zwanego ordre de bataille. W czasie wojny zaś wyśledza szpieg ruchy poszczególnych oddziałów wojskowych, to jest czas i kierunek wymarszu, ich siłę liczebną, wyposażenie w środki techniczne, sposób przesunięcia tych oddziałów z jednego na drugi odcinek frontu. W wypadku czwartym i piątym szpieg dowiaduje się w czasie pokoju o urządzeniach i przedmiotach, które nie są publicznie przez państwo przedsiębrane i wykonywane, a służą do siły zbrojnej państwa albo do wojskowej obrony tegoż. Urządzenia takie są: koleje, poczty, telegraf, telefony, stacje iskrowe, drogi wodne i tym podobne. Wprawdzie tego rodzaju urządzenia są w innych państwach znane, do tajemnic państwowych jednak należy użycie i plan przeznaczenia tychże podczas prowadzenia wojny. Szpieg będzie się zatem dowiadywał o ilości i sile lokomotyw kolejowych, o ilości ogólnej pojemności wagonów, o znajdujących się tam aparatach i ich konstrukcji, o użyciu tych urządzeń w czasie wojny, o budowach jak mosty, tunele, ich odporności i o budowie. O miejscach, gdzie znajdują się mosty, każdy może się dowiedzieć, tajemnicą jednak wojskową jest – jak ten most jest obudowany, jakiej siły wybuchowej potrzeba do zburzenia tego mostu, gdzie środki wybuchowe miałyby się podłożyć, jakie ciężary mogą być przewożone przez takie mosty, jakie furgony i działa mogą być prowadzone na pewnych drogach. Dalej bada szpieg mapy i karty wojskowe, stacje żywnościowe i magazyny przeznaczone tak dla użytku wojska, jak i cywilnej ludności. Ilość zwierząt jucznych i pociągowych, ilość bydła na konsumpcję, ilość furmanek, rodzaj ich, zapasy artykułów codziennej potrzeby, szczególnie towarów włóknistych, żelaznych i tym podobne.
W przypadku szóstym porozumiewa się szpieg z nieprzyjacielem celem wyrządzenia szkody armii lub wojsk z nią sprzymierzonych, a to przez zatrucie wody lub środków spożywczych, przez uszkodzenie obiektów kolejowych, urządzeń telegraficznych, telefonicznych, stacji iskrowych, urządzeń wodnych, mostów, dróg i tym podobnych przedmiotów używanych przez armię dla ruchów zaprowiantowania i uzbrojenia wojsk. Także niszczy nieprzyjaciel przez wysłanych agentów szpiegów zapasy ubrania, amunicji, broni, żywności, stara się wywołać wewnątrz kraju anarchię i zaburzenia społeczne, podburza wojsko przeciwko porządkowi i karności, powoduje napady zbrojne przez zorganizowane bandy na małe grupy wojska za frontem i tym podobne. Szpiegów spotykamy różnych. Zależy to od poruczonego im zadania. Dane państwo wysyła do zbadania stosunków i przedmiotów służących do obrony państwa ludzi przeważnie fachowo wyszkolonych. Szpiedzy ci, przeważnie oficerowie, przebywają za fałszywymi paszportami pod najrozmaitszymi pozorami do ościennego państwa, starają się wejść z wojskowymi osobami w styczność. Jeśli im się to nie udaje, posługują się w tym celu sprytnymi kobietami. Kobieta może rozwinąć w tym kierunku bardzo wiele sprytu, a wyzyskując styczność z osobami wojskowymi, zupełnie niepozornie lub pod przykrywką zwykłej kobiecej ciekawości, zbiera szczegóły jeszcze czas dłuższy, zanim się wywiąże z poruczonego jej zadania. Osoby wojskowe obcego mocarstwa przekradają się też przez granice ościennego państwa, szukają pod fałszywym nazwiskiem zajęcia, chodzą od miejscowości do miejscowości, badając stosunki wojskowe w poszczególnych granicach, wynajmują się czasem do pracy jako robotnicy lub stają do warsztatu jako czeladnicy, pracują miesiącami, wreszcie znikają bez śladu. Do badania dróg, zapasów i tym podobnych bywają wysłani rzekomi katarynkarze, miskarze, domokrążcy i tym podobni. Sztaby wojskowe wysyłają wyszkolonych szpiegów za granicę, którzy uciekają rzekomo z wojska. Dezerterzy zagraniczni znajdują przytułek w państwie, pracują w różnych miejscowościach, po czym znikają bez wieści. Podobnie postępują rzekomi zdrajcy. Przechodząc przez linię bojową, poddają się, idą jako jeńcy do obozów, zbierają wiadomości wojskowe, po czym przekradają się na powrót do swych szeregów. Powód do szpiegowania stosunków w ościennym państwie wynika czasem z pobudek wewnętrznych, jak nienawiść do danego narodu, chęć zemsty, najczęściej jednak działa chęć zysku. Celem przeciwdziałania szpiegostwu ma policja poddać ścisłemu dozorowi wszystkie osoby zawodowo pracujące, szczególnie osoby obce, przybyłe z obcego państwa, a zamieszkały rzekomo na dłuższy przeciąg czasu, należy dozorować co do ich sposobu życia, otrzymywania przesyłek pieniężnych, wykonywania przez nie rzemiosła lub przemysłu, czy zawód przez nich ich wykonywany odpowiada ich charakterowi, czy osoby te nie wyjeżdżają w niewiadomych kierunkach, kto z nimi się styka, w jakich stosunkach finansowych odpowiednio do ich zarobkowania żyją i tym podobne. Należy zwracać również uwagę na gołębie pocztowe. Gołębie pocztowe nadają się do przenoszenia wiadomości na dalszą przestrzeń. Należy więc baczyć, kto takie gołębie chowa i do jakich celów używa i skąd je nabył. Baczmy więc imię na gołębie. To oczywiście żart. Ale zwróć uwagę, jakich prostych i skutecznych używano w przeszłości środków i metod pracy wywiadowczej. A teraz oddaję głos autorom podręcznika Służba Wywiadowcza, opartego na instrukcjach pracy, z których korzystał na przykład znany ci pułkownik Redl. Cytuję. Służba wywiadowcza, zarówno podczas pokoju, jak również podczas wojny, rozpada się na dwa wielkie działy. Z jednej strony dąży się do poznania zamiarów wroga przez obserwację i śledzenie wypadków natury wojskowej i politycznej w państwach obcych lub badanie nieprzyjacielskich terenów operacyjnych. Stąd czynność zmierzająca do tego celu nazywa się ofensywną służbą wywiadowczą. Wykonawcami tej służby są oddziały wywiadowcze przy wyższych dowództwach w polu i na etapach. Z drugiej strony, naturalnym dążeniem każdego państwa jest utrudnienie lub uniemożliwienie przez własne organy bezpieczeństwa i przez obronną działalność oddziałów wywiadowczych zbierania informacji obcym rządom lub nieprzyjacielskim sztabom generalnym.
Przez tę ostatnią działalność własne organy pełnią defensywną służbę wywiadowczą, czyli wywiad ochronny. Wykonawcami tej służby są władze policyjne i oddziały wywiadowcze oraz lojalnie nastrojona ludność cywilna. Podczas pokoju stwarza się sieć rozsianych terytorialnie konfidentów, dąży się do zjednania innych jako przewodników w zbieraniu informacji oraz wyszukuje się wśród osób godnych zaufania zarówno w kraju, jak i za granicą ludzi, którzy oddaliby się do dyspozycji służby wywiadowczej. Przy tych czynnościach wchodzą w rachubę zarówno szlachetne, jak i niskie motywy, a więc patriotyzm, duma, zamiłowanie porządku lub żądza przygód pobudzają mężczyzn i kobiety z wyższych sfer do dobrowolnego współdziałania w służbie wywiadowczej. Kiedy z drugiej strony chciwość, żądza pieniędzy lub zemsty oraz słabość charakteru wciągają w sieć werbownika ludzi podupadłych lub o nieustalonym charakterze zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Przebywający w kraju funkcjonariusze i urzędnicy obcych rządów, ich rodziny, służba i zaufani są często ważnymi organami bezprawnie uprawianej służby wywiadowczej i tym niebezpieczniejszymi, że ich działalność jest z politycznych względów trudna do wykrycia. Poddani obcych państw, elementy niedozwolone, urzędnicy o obcym poddaństwie ożywieni notoryczną nienawiścią względem państwa, w którym przebywają, lub jednostka akcentująca przy każdej sposobności swą przychylność i przywiązanie do kraju obcego są skłonne do zdrady. Osoby, które rzekomo ze względów naukowych podróżują po kraju, a zwłaszcza po tych częściach, które mają znaczenie wojskowe, używają często nauki tylko jako maski dla wykonywania swego szkodliwego rzemiosła. Urzędnicy państwowi, którzy przy niskim wynagrodzeniu wykonują dyskretne funkcje, bardzo często ulegają kuszeniom ze strony nieprzyjacielskich agentów. Doświadczenie uczy, że osoby, które prowadzą wystawne i zbytkowne życie, szukają stosunków z wyższymi sferami towarzyskimi. Następnie osoby, których zawód i społeczne pochodzenie nie są zupełnie wyraźne, a wreszcie kupcy i przemysłowcy, którzy dążą do ustanowienia swych filii na terenie posiadającym znaczenie militarne oraz dostawcy wojskowi, bardzo często pozostają w obcej służbie wywiadowczej. W związku z militarnym znaczeniem miejscowości należy zwrócić szczególną uwagę na zawodowych przewodników górskich, z usług których korzystają cudzoziemcy oraz na notorycznych przemytników. Sztaby generalne obcych państw szukają i znajdują często pożytecznych konfidentów wśród właścicieli zajazdów, hotelarzy i w ogóle całej służby hotelowej, następnie wśród turystów, wędrownych aktorów, artystów, kuglarzy i wśród robotników rokrocznie emigrujących i imigrujących. Często również zajmują się obcą służbą wywiadowczą osoby duchowne, i to zarówno kler niezakonny, jak i członkowie męskich i żeńskich zakonów, wykorzystując ustronność życia klasztornego. Jednostki o ustalonej opinii ludzi chciwych zysków są skłonne do wszelkiej działalności, kiedy chodzi o powiększenie ich majątku. Szczególnie niebezpieczne są prostytutki, a wśród nich te, które oddają się tajnej prostytucji. Dlatego też sędzia śledczy musi być przygotowany, że znajdzie wśród podejrzanych o szpiegostwo ludzi wszelkich stanów, zawodów i usposobień. Oficerów i żołnierzy, urzędników, ziemian, duchownych wszelkich wyznań, zakonnice, kupców, handlarzy, policjantów, hotelarzy, stróży, prostytutki jawne i tajne. Kierownictwo nad licznymi emisariuszami pochodzi od organów wojskowych w kraju prowadzącym wywiad, rzadziej od wysyłanych za granicę wojskowych. Podczas wojny teren operacyjny wywiadu przeważnie podzielony jest na okręgi. Do wykonywania służby w każdym okręgu ustanowiony zostaje główny konfident. Ten ostatni objeżdża swój teren i przyjmuje raporty od podwładnych konfidentów, ażeby następnie przekazać je władzom wojskowym lub też zbiera swych ludzi zaufanych w określonych odstępach czasu, ażeby dowiedzieć się o rezultatach ich służby wywiadowczej, które to dane następnie przekazuje swoim rozkazodawcom. Jako miejsca zebrań służą mieszkania mężów zaufania albo miejsca nieodwiedzane przez wojskowych. Do tego celu wybierane są również kościoły, naturalnie w porozumieniu z duchowieństwem. Następnie samotnie położone gospodarstwa wiejskie, leśniczówki, hotele, zajazdy, spelunki i tym podobne. Bez porównania liczniej niż podczas pokoju znajdują w czasie wojny zastosowanie jako wywiadowcy żołnierze. Oficerowie prowadzą ważne sprawy wymagające głębokiej wiedzy wojskowej, podoficerowie i żołnierze otrzymują drobne polecenia,
taktycznej natury, przeważnie ograniczone pod względem czasu i przestrzeni. Duży oddział wywiadowców żołnierzy podczas wojny należy głównie temu przypisać, że przy surowym strzeżeniu własnych linii przechodzenie frontu przez cywilnych wywiadowców jest niezmiernie utrudnione, jeśli ci ostatni jednocześnie nie znajdują się na usługach obydwu stron. Z tymi podwójnymi szpiegami poczyniono złe doświadczenia, gdyż oni zawsze intensywniej i lepiej pracują dla jednego rozkazodawcy. Z tych względów zastępuje się cywilnych agentów przez bardziej pewnych wywiadowców wojskowych. Wśród żołnierzy do służby wywiadowczej używani są tylko ludzie zupełnie pewni, gdyż mniej pewni w razie niebezpieczeństwa dają się wziąć do niewoli lub korzystają z odpowiedniej okoliczności dla dokonania dezercji. Podoficerowie i żołnierze zgłaszający się przeważnie na ochotnika są szkoleni na specjalnych kursach. Przed ich wysłaniem, pomiędzy innymi, najczęściej bywają używani do służby policyjnej, w asystencji żandarma, aresztowanie i rewizja osób cywilnych. Jest to bardzo dobry środek, gdyż nic lepiej nie pozwala się wczuć w położenie aresztowanego i rewidowanego. Coraz częściej stwierdza się, iż wywiadowcy żołnierze są dokładnie wyuczeni, jak mają się zachować w przypadku złapania ich, szczególnie dokładnie instruowani bywają co do wybiegów, które przytacza się przykładowo. Nieraz więc mają mówić, że chcieli tylko popełnić dezercję. Bardzo często przyrzeka się żołnierzom wysokie wynagrodzenia i odznaczenia. W stroju chłopów i furmanów są wysyłani i przeprowadzani przez linie. Często w czasie walk pozycyjnych zawierają stosunki z kobietami i pozostają potem przy kochance. Zjawiskiem związanym z wojną jest użycie dzieci jako szpiegów. Bywają całkowicie podupadli moralnie chłopcy i dziewczynki, te ostatnie oddające się już prostytucji, często sieroty. Są one albo rozsyłane z poleceniami przez oddział wojskowy, albo rozdzielane między większą ilość oddziałów wojskowych. Zawsze nędznie ubrane, żebrzą i starają się przede wszystkim dostać do terenu. Zdarza się, iż wysyłani są w uniformach na patrole wypróbowani szpiedzy tego rodzaju. Przy złapanym w czasie wojny patrolu rosyjskim znajdował się plutonowy, mający niespełna 16 lat. W polu mają armię, czasami również korpusy, własne dzieci konfidentów. W centrali wywiadowczej kieruje pracą oficer sztabowy, zaś niżsi oficerowie i mężowie zaufania zajmują się werbowaniem i wyszkoleniem wywiadowców i szpiegów. W przeważnej ilości wypadków zwerbowane indywidua zostają sfotografowane. Dlatego jest wskazanem badanie fotografów w miejscowościach byłych siedzib wyższych dowództw. Regułą przyjętą jest, że osoby zwerbowane otrzymują pseudonimy i numery. Wykrywszy poszczególnego konfidenta, należy się nim zajmować jak jednym oczkiem wielkiej sieci i w ten sposób, dzięki pilności, zręczności i dokładności, można wyszukać dalsze oczka. Każdy wywiadowca zna większą ilość współpracowników i wie również, gdzie i w jaki sposób mają oni być użyci. Agenci są albo w większych partiach wysyłani przez front, luki we froncie, lasy, błota i tym podobne, albo przez skrzydła, a więc przez neutralne kraje, albo są pozostawiani na miejscu w czasie odwrotów. Najłatwiej przedzierają się oni wtedy, kiedy własne wojska znajdują się w pochodzie naprzód. Zadania pracującego przy armiach w polu agenta są proste. W przeważnej ilości wypadków chodzi o stwierdzenie, jakie wojska, rodzaj, numer i stan zatrzymują się w określonym miejscu. W ostatnim wypadku kierunek marszu posiada pierwszorzędne znaczenie. Bardzo często dla wroga przedstawiają wielkie znaczenie wiadomości o transportach kolejowych i ruchu na kolejach. W tych wypadkach konfident zawsze ma zlecenie obserwowania ilości wojska według jednostek bojowych i rodzaju broni, a przy transportach również kierunku transportu względnie marszu. Na terenach operacyjnych rzadziej zwraca się uwagę na dane statystyczne i polityczne, zachodzić natomiast mogą techniczne wywiady. Dane statystyczne o zapasach amunicji i materiałów, o fabrykacji, zapasach żywności, w kraju nieprzyjacielskim, o nastroju ludności i armii muszą być dostarczane przez ludzi zrównoważonych, o szerokim horyzoncie umysłowym i bogatych wiadomościach. Ta okoliczność wpływa na to, że ci ostatni starają się przedostać do kraju nieprzyjacielskiego nie przez front, ale przez kraj neutralny. Tyle teorii opartej na praktyce. Przejdźmy więc do książki naszego kapitana wywiadu angielskiego Ferdynanda Taujego. Cytuję.
co to jest w ogóle kontrwywiad? Kontrwywiad to jest bardzo chytry sposób, w jaki służba wywiadowcza śledzi szpiegów. Przypominam sobie pewną dyskusję na temat kontrwywiadu, która miała miejsce w Rzymie. Miałem sposobność zauważyć, jakie doskonałe pole dla szpiegów przedstawiało wówczas to wieczne miasto. Istotnie, wszystkie nasze linie komunikacyjne z Salonikami, Palestyną, Mezopotamią przechodziły przez Włochy i cała masa oficerów armii lądowych i marynarki przebiegała codziennie kraj z północy na południe i odwrotnie. Wszyscy musieli się zatrzymywać 12 godzin w Rzymie, bo nie było połączenia wprost i wysiadłszy na dworcu lokowali się w Kontynentalu, aby przeczekać dzień. Przedsionek hotelu był pełen oficerów różnych stopni i pułków, którzy rozmawiali niebacznie, jakby tylko oni jedni na świecie umieli po angielsku. Ciągle podchwytywano bardzo niebezpieczne rozmowy na temat przesunięć całych dywizji, odjazdu transportów i strat poniesionych we Francji. Nie można się było powstrzymać od trwożnego spojrzenia w stronę cywilów, którzy się tu znajdowali. Zwykle przesiadywało w halu kilku oficerów włoskich, kilku podróżnych i z półtuzina młodych piękności. Jedne grały w karty, drugie ostentacyjnie czytały gazety, inne wreszcie, paląc papierosa, siedziały zatopione w myślach. Od czasu do czasu któryś bardziej kochliwy z oficerów angielskich szukał spojrzeniem zachęty ze strony czarnej signoriny, a ośmielony puszczał się na falę niebezpiecznej rozmowy. Rozmowy składającej się z jednego słowa włoskiego, dwóch francuskich i trzech angielskich, które tworzyły ten dziwny żargon międzynarodowy, zrodzony podczas wojny. Czuło się, że sztab generalny ponosi w zupełności odpowiedzialność za tego rodzaju niesubordynację i że wszyscy ci oficerowie powinni byli przejść doraźny kurs ochrony przeciwszpiegowskiej, tak jak kurs ochrony przeciwgazowej lub kurs czołgów. W rzeczywistości między nimi były bardzo gorliwe kontrwywiadowczynie. Jak wiemy, kontrwywiadowca jest agentem, który śledzi innych szpiegów. Kontrwywiadowców jest niewielu. Tworzą oni jakby elitę pomiędzy szpiegami. Trzeba, żeby byli bardzo zręczni i godni najwyższego zaufania. Głównym ich zadaniem jest śledzenie, czy który z naszych agentów nie poszedł na manowce, czy nie gra podwójnej roli, to znaczy, czy nie pozostaje na usługach dwu mocarstw, co jest właśnie największym niebezpieczeństwem szpiegostwa. Kontrwywiadowca otrzymuje z wysyłającego go biura listę agentów, co do których ma złożyć raport. Wyjeżdża, notuje adresy tych agentów, co robią, co mówią, jednym słowem wszystko, co ich dotyczy. Otóż zadanie to jest trudniejsze, niż by się zdawało. Nie jest łatwo podejść ludzi, którzy sami mają za zadanie podchodzenie drugich. Naturalnie, jeśli kontrwywiadowca znowu pójdzie na manowce i da się przekupić, sprawa jest bardziej skomplikowana. Lecz ten ostatni wypadek trafia się bardzo rzadko, gdyż do tego wybiera się zwykle ludzi nieposzlakowanej uczciwości. Innym środkiem potrzebnym przeciw szpiegom w wielkich miastach było podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Dużo jest mieszkańców Londynu i Paryża, którzy się zdziwią, dowiedziawszy się, że podczas wojny wszystkie ich rozmowy telefoniczne były systematycznie przechwytywane przez ukryte uszy służby wywiadowczej. Jeśli podejrzany osobnik posiadał aparat telefoniczny, nie mógł się nim posługiwać, gdyż wszystkie jego rozmowy były przejęte. Z drugiej zaś strony rzadką okazją dla szpiegów było doczepienie się do linii telefonicznej lub telegraficznej któregoś z wybitnych ludzi lub któregoś ministerium. Sieć połączeń za frontem była nadzwyczaj splątana. Prawie każda wieś, każda grupa domostw miała swój telefon. Niezliczone linie krzyżowały się. Zdaje mi się, że można było nimi zrobić połączenie dookoła całej kuli ziemskiej. Szpieg mógł chytrze dołączyć niedyskretny przewodnik w którymkolwiek punkcie tej ogromnej sieci, a potem ukryty w jakiejś szopie lub nawet stogu siana mógł podchwytywać wojskowe rozmowy. A sztab generalny przesyłał tyle rozkazów telefonicznie. W początkach, zanim armie w polu przeprowadziły swoje własne połączenia, musiano się uciekać do sieci cywilnej. Za liniami angielskimi odkryto mało szpiegów, z tej prostej przyczyny, że działało ich tu niewielu. Nadzór nad każdą gminą, korespondencją i ruchem mieszkańców był bowiem nieustanny. System ten wymagał masy papieru, zebrania dziesiątków tysięcy aktyw osobistych, bezskutecznego nadzoru nad setkami podejrzanych, tworzenia bez końca czarnych list, aby ogłosić ludzi wątpliwych, lecz cała ta gra warta była stawki. Nie wątpiono, że agenci niemieccy
działają poza frontem angielskim w mundurze oficerów belgijskich lub służąc jako żołnierze armii belgijskiej. Było mniej danych na to, aby się ukrywali w mundurze angielskim, gdyż przebrany jegomość był narażony w każdej chwili na spotkanie żołnierzy z pułku lub nawet z batalionu, do którego udawał, że należy, i nieświadomość życia wewnętrznego danej jednostki zdradziłaby go zaraz przy pierwszej rozmowie. Wypadek podobny miał miejsce na froncie nad Bzurą. Pewnego dnia ranny żołnierz rosyjski, chwiejąc się i brnąc w śniegu, wyszedł z lasu koło Mszczonowa. Miał zabandażowaną szczękę i gdy go pytano, dokąd idzie, nie mógł odpowiedzieć, tylko wskazywał palcem przed siebie i szedł dalej. Ci, którzy go spotykali, wskazywali mu naturalnie najbliższy ambulans, ale ranny nie szedł z zadawanymi mu wskazówkami, lecz wolał widocznie chodzić po lasach bez widocznego celu. Czasem przechodził koło pozycji artylerii rosyjskiej, czasem mozolnie przesuwał się przez stanowiska bojowe, wzdłuż biwaków i tak dalej. Ten dziwny pielgrzym chodził już pewnie od kilku dni, aż na swoje nieszczęście spotkał się z oficerem, który go poprzedniego dnia skierował do najbliższej formacji sanitarnej. Widząc tego samego człowieka z podwiązaną szczęką włóczącego się znowu, oficer zaczął go podejrzewać. Zbliżył się do rannego i stanowczym tonem rozkazał mu iść za sobą do punktu opatrunkowego. Zaraz w drodze ranny począł uciekać w kierunku pozycji niemieckich. Szybko jak błyskawica oficer rosyjski wydobył swój rewolwer, dał ognia i trafił z biega w plecy. Gdy w szpitalu, gdzie trafiony dogorywał, zdjęto bandaż zakrywający szczękę, ta była nietknięta. Człowiek ten był oficerem niemieckim, który nie mówiąc po rosyjsku, owinął sobie twarz, aby wytłumaczyć swe milczenie. A teraz przeczytam Ci bardzo ciekawą historię przytoczoną przez naszego kapitana, której akcja dzieje się podczas pierwszej zimy Wielkiej Wojny w warszawskim hotelu Bristol. Zatrzymajmy się na chwilę w Warszawie, w hotelu Bristol, gdyż książka moja miałaby braki, gdybym nie wspomniał o tej sprawie. W zimie roku 1914-15 eleganckie życie w Warszawie grupowało się w hotelu Bristol. Można by go nazwać miejscem rendezvous całego wojska rosyjskiego. Od przewrotnego portiera, rozstrzelanego później przez Niemców jako szpiega, aż do neurastenicznej księżniczki, Bristol był małym Babilonem, dokąd oficerowie przybywali na dzień lub dwa, aby następnie powrócić nad zamarzłe brzegi Bzury i Rawki, leżące zaledwie o godzinę drogi. Nie wolno było pić szampana publicznie, lecz w małym towarzystwie, w oddzielnych gabinetach, można go było pić duszkiem. Nikt nie odważył się tańczyć jawnie, lecz na górnych piętrach zawsze była sposobność zorganizowania rozkosznych tango. Całą noc ukryte muzyki rozlewały stłumione melodie, a nazajutrz uczestnicy i uczestniczki tych bachanalii pozdrawiali się ceremonialnie, całowali publicznie w rękę, tak jak gdyby ich pocałunki nigdy nie miały innego znaczenia. W Bristolu zbierała się zawsze ta sama klientela. Żony i córki wyższych oficerów, wybór chrzestnych matek i narzeczonych ze swymi ochmistrzyniami, atasze wojskowi, kilku korespondentów i kilkanaście dam współświadka, dumnie przyjmujących gości, jak gdyby były bardzo cnotliwymi damami z wysokiej arystokracji. Było też pełno szpiegów i kontrwywiadowców obojga płci. Pewna liczba z niewieściałych latorośli z różnych domów szlacheckich, kilku wracających z odwiedzin frontu mężów stanu, parę biało ubranych siestric, wreszcie nieustanny przypływ oficerów rosyjskich młodych i starych, brodatych i ogolonych, którzy zbliżali się do siebie, całując się w oba policzki bez względu na to, czy byli kozakami, Ukraińcami, Moskalami czy Sybirakami. Wszystko to działo się w ciężkiej i przewrotnej atmosferze tego karawanseraju, gdzie dzielność i grzeczność ocierały się każdej nocy o zbrodnię i żądzę. Krótko mówiąc, Bristol był cudownym ośrodkiem szpiegostwa, typowym położonym w pobliżu frontu hotelem wojennym, gdzie dyskutowano o operacjach wojennych wobec tysiąca i jednego ucha i gdzie w ogólnym rozgardiaszu nie zauważono schadzek tajnych agentów. Otóż w tym hotelu Bristol mieszkała piękna Polka, o ile nie była zajęta w pociągu Czerwonego Krzyża w Bolimowie. Ta młoda kobieta była pieszczona przez wszystkich. Miała mnóstwo przyjaciół i to przyjaciół bardzo bliskich, szczególnie między młodymi, czułymi, a gadatliwymi oficerami rosyjskimi, którzy przybywszy z frontu cieszyli się nadzieją miłostki po przebytych ciężkich chwilach.
Pielęgniarka wybierała najbardziej świetnego, o którym wiedziała, że jest najlepiej poinformowany o wypadkach dnia i w odpowiedniej chwili zaczynała dyskretnie. Tak, to prawda. Kocham cię. Nie chcę, żebyś mnie opuszczał. Musisz mi dokładnie opowiedzieć, kim jesteś, gdzie śpisz, gdzie się bijesz, bym za każdym razem, myśląc o tobie, mogła sobie wyobrazić, że jestem razem z tobą. I w swym ciepłym, pachnącym pokoju pielęgniarka wydobywała mapę o wielkiej podziałce i kazała swemu wielbicielowi wskazywać na niej szczegóły jego życia na froncie. Mówiono nawet, że skoro owa siostra chciała mieć informacje o artylerii, serce jej zaczynało pałać ku artylerzyście, któremu później kazała wskazać pozycję kilku rosyjskich baterii. Lecz i najlepsze rzeczy mają swój koniec. Pewnego dnia pielęgniarka pokusiła się o dokazanie sztuki i zawiodła się. Namówiła jednego ze swych wielbicieli, aby się poddał Niemcom za pierwszym razem, gdy zostanie wysłany na patrol i aby zaniósł im jej raporty. Na szczęście ofiara oprzytomniała w ostatniej chwili i doniosła swym przełożonym. Elegancka, jasnowłosa siostra została aresztowana. 8 dni później była rozstrzelana przez tych samych mużyków, których pielęgnowała, równocześnie zdradzając. A na zakończenie raz jeszcze kapitan Tawi z ważnym ostrzeżeniem do wywiadowców i kontrwywiadowców wszystkich czasów. Sztab generalny miał pasję do słowa tajne. Żadne dziecko nigdy nie kochało więcej nowej zabawki niż oficer sztabu swą pieczątkę tajne. Odbijanie słowa tajne na rezultacie jego pracy dawało mu uczucie większej jego wartości i dlatego pieczętował wszystko. Czasami zdawało się, że jeśli nie zdławimy orgii tych tajemnic, wkrótce zapomnimy, że w ogóle istnieje wojna. I na dziś byłoby to na tyle. Myślę, że słowami świadków zdarzeń udało mi się udowodnić, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Zresztą, jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. A jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę. I jak zawsze, mam ogromną prośbę do ciebie. Poleć proszę ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych chociaż jednej osobie spośród twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób w końcu dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej lub bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl. Okiem Służb Specjalnych. Cześć!